Uwaga! Pierwszy Egit sklep, a w nim ubrania dla sztywnych jak kopyto Szeligi i Borka. Linki pod filmem w opisie. Sylwetki polskich gangsterów, kobiety mafii, Maja Staśko. Maja Staśko jest lewicową aktywistką, feministką, weganką, hipokrytką, krytyczką literacką, freelancerką, autorką książek oraz psem ogrodnika. Jakbyście już byli na przykład w trakcie, no to wtedy można zapytać, czy lubi w dupę, ale czy właśnie miałaby ochotę na seks analny? By no... Serio, to nie jest nic strasznego i nic trudnego i warto... Najbardziej znana jest z podejmowania tematów dotyczących praw kobiet, pokrzywdzonych LGBT+, cyberprzemocy, kultury tego słowa na G i seksizmu. Powiem szczerze, dostałem od Mai przyzwolenie, że mogę. Mogę dotykać, mogę jakby z Mają w pewien kontakt taki fizyczny, bliski wchodzić, tak więc mam nadzieję, że Maja to potwierdzi, no i że nigdy nie zostanę oskarżony o bezpodstawne dotykanie Majki. Maja chciała zmienić ten kraj na lepsze, ale to jest Polska. To jest uliczny dom wariatów, kraina dobrych chłopaków, tu hardcore i trawa, dodaje mi smaku do rapu dzieciaku. I nikt, kurwa, nie interesuje się tym gównem, więc postanowiła szukać atencji i rozgłosu wśród YouTube'owych celebrytów. Maja, ja mam do ciebie takie pytanie. Co zmienia fakt, że siedzi tu 7 czy 8 mężczyzn i żadnej kobiety, niż jakby tu siedziało, nie wiem, 5 kobiet i 2 mężczyzn? Czy płeć jest wyznacznikiem tego, że argumenty są trafne i dyskusja jest na poziomie? Dziękuję za odpowiedź. Ten Dawid, masz jeszcze coś do wyniesienia? Nitro się na... Nitro mnie dręczy. Nitro szantażuje mnie emocjonalnie. Nitro mnie hejtuje, obraża. Ciesz się, że nie wyruchał ci jeszcze matkę. Albo ojca. Wiadomo, równouprawnienie. Specjaliści doszukują się u Mai pewnych wzorców zachowań, mogących o tym świadczyć, że ma zaburzenia z pogranicza, spotęgowane frustracją w związku z brakiem bolca. Maju, musisz jednak zrozumieć, że mężczyzna ma prawo do wyboru. To znaczy, że on decyduje, gdzie chciałby sobie poejakulować. Mało osób wie, że Staśko to tak naprawdę Stasiek po nieudanej terapii hormonalnej. Staszek, jak to lewak, nie ma żadnych zasad moralnych, bo moralność to wytwór męskiego szowinizmu, a cel uświęca zawsze środki. Kobieta jest kurwą, a może ma na imię Ewa. Ale najważniejsze, że dała Jurgenowi zgodę. Ale od Helmuta, za darmo, to i ocet słodki, wiesz. Ocet czy trzydniowa ryba, kto ma wiedzieć, ten wie. Maja dała również Malikowi zgodę, żeby dostać wpierdol w klatce. Miesiąc temu nikt nie pomyślałby, że Malik Montana i Maja Staśko w jakichkolwiek okolicznościach siądą przy jednym stole. Ba, powiem więcej, nawet podali sobie rękę. Ja widziałem, Malik, czy ty byłeś zestresowany tą sytuacją? Tak, ja pewnego rodzaju takie mam odczucie, jakbym po prostu przyszedł na randkę i cała Polska to oglądała, więc trochę się stresuję mimo wszystko. Z narracji Malika wynika jednak, że nie zrozumiał chyba tego do końca, że to nie jest zgoda na klatkę BDSM. Swoją drogą obejrzałby taką walkę Malika z Mają w klatce BDSM, rękawice w stylu tentakle, formule hentai. Nie uszanowałeś jej, nie zapytałeś jej o zgodę, to już zostało zrobione. Szczery, to cały czas jeszcze się łudzę, że po prostu uda mi się z tobą pójść na jakąś kolację i z tobą Mike, bliżej serio, się poznać, jest, mimo wszystko. Ja rozumiem, że to jest twój sposób rozbrajania dyskusji to nie jest merytorycznej, rozbrajanie. Kiedy nie masz naprawdę argumentu mi się podobasz, i po prostu uważam cię za atrakcyjną kobietę. Ja wiem, że jestem atrakcyjna i idziesz dlatego wtedy ci o tym mówię, relację, że bardzo chciałbym z tobą Mike, pójść ja kiedyś na kolację. Twojego, ja nie potrzebuję twojej akceptacji mojego wyglądu. Ja bym chciała z tobą porozmawiać, w sensie... a ty nie masz Lubisz dupę? Lubię. Podoba mi się, jak Malik licytuje się tutaj o jej analne dziewictwo. Kolejny raper do wanny Rafalali.
Dobrze, że tam są stoły, bo Fiut już pewnie rozerwał te gangsterskie rurki. Co mnie natomiast mocno szokuje, to fakt, że główny problem tej federacji, czy tam ich właścicieli, został w sprytny sposób pominięty. I ja się pytam, kto pyta o zgodę te wszystkie kozy, krzywdzone dzień w dzień przez tych kadyrowców? Jak one mają odmówić, zabrać głos? Co na to powiedzą te wszystkie lewaki? To szaleństwo musi się kiedyś skończyć. No dobra, melon na ryj też można odmówić. Chociaż wydaje mi się, że w przypadku Malika to nie zadziała, bo on chyba lubi takie klimaty. Wiesz, wykorzystuję szansę. To ale było pytanie, które... Ale wykorzystujesz mnie. Tak, bo to było pytanie, które... Czyli ja jestem szansą? Dostałam... Czy możesz mnie tak w telefonie zapisać? Widoczność to jest szansa. Jak ci podam swój numer? Wy natomiast możecie być moją szansą do skutecznej walki o prawa tych wszystkich biednych kóz. Zostaw tylko lajka, suba oraz komentarz. A obiecuję, że będę walczył o równouprawnienie dla wszystkich. Wydaje mi się, że zarówno ludzie, jak i kobiety mają prawo współistnieć.